To tu, w Waszyngtonie, gdzie na co dzień mieszkam i pracuję, zrodziła się myśl wyjazdu do Kostaryki i przeprowadzenia rozmowy z Floribeth Morón-Díaz. Najpierw był wywiad dla radia RMF FM, którego jestem amerykańskim korespondentem. Później pojawiła się propozycja napisania książki. Opowiada ona o tym, co wydarzyło się 1 maja 2011 roku w jednym z domów niedaleko stolicy Kostaryki, San José. Tego dnia w Watykanie dokonano beatyfikacji Jana Pawła II. W tym samym dniu wydarzyło się coś jeszcze. Doszło do niewytłumaczalnego z punktu widzenia lekarzy uzdrowienia pacjentki, której nie dawano szans na przeżycie. Fakt ten nazwano cudem, ponieważ nikt nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego osoba, którą zaatakował tętniak wrzecionowaty, nagle zaczęła czuć się i zachowywać tak, jakby nigdy wcześniej nie była chora, a zmiany, które poczyniła choroba, zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Pani Díaz cieszy się życiem, rodziną, wnukami, z zapałem gotuje i marzy, by skończyć studia prawnicze. A przede wszystkim dziękuję za drugą szansę. Komu? Janowi Pawłowi II, polskiemu papieżowi, który według słów bohaterki tej książki uzdrowił ją i sprawił, że choroba po prostu zniknęła. Miałem tę niezwykłą szansę pojechać do Kostaryki, spotkać się i porozmawiać z Floribeth Morón-Díaz oraz jej bliskimi. Miałam tętniaka z prawej strony, który powodował paraliż lewej. Doszło do ciężkiego uszkodzenia mojego mózgu. Lekarze dawali mi tylko miesiąc życia. Przy okazji piszę też trochę o charakterze pracy dziennikarza korespondenta. Moja relacja to połączenie rozmów o cudzie, wierze z przygodami w tle, które wydarzyły się w tym odległym kraju. Oddaję w Wasze ręce reportaż ilustrowany zdjęciami i wywiadami, które przeprowadziłem. Nie napisałem tej książki dlatego, by kogokolwiek przekonywać do czegokolwiek. Napisałem ją tylko dlatego, bo uznałem, że jest to bardzo ciekawa historia.